Witajcie, witamy, ja nazywam się Simek i witam was w kolejnym odcinku Wyspa Mrozu, część trzecia, odcinek drugi. Kolejny materiał, który jest nagrywany na zapas ze względu na to, że niedługo prawo jazdy i wiecie, wiecie o co chodzi. No i wracając, ostatni odcinek zakończyliśmy tutaj przy chacie, bo wolałem nie iść za daleko, bo wiecie, jak ja potrafię pójść za daleko, ale na szczęście kochany Rembek, za co mu dziękuję, napisał mi co i jak i dał mi informację, że ogólnie muszę iść centralnie w prawo przy tym znaku, a do lokacji pomogą mi się dostać światła. Bardzo dziękuję, Rembex, gdyż wiesz, jak ja potrafię się zgubić. No i teraz udamy się, tak jak powiedział Rembex, centralnie w prawo. Jest noc i mógłbym w sumie zrobić easy, dlatego też tak zrobię. I muszę uważać na creepery. Na pająki, na creepery, barararara. Rara, ra, ra. O! To i światła. A tutaj? Coś też? I'm kinda scared. Nie, ale serio, wystraszyłem się trochę. Widzę, że ten texture pack, który jest automatycznie tutaj, widzę, że ma też własne dźwięki. Powiem spoko rzecz. Zrąbista rzecz, Rembex. Że ma to wszystko dźwięki. Dobra, wracając. Żelazo. I węgiel. Jest trochę zimno, to ja sobie wezmę pochodnie. Dokładnie nie wezmę, ale mam coś, co mogę zrobić. O, dobra. Właśnie. Tutaj jest mnóstwo tych węgla. Zapomniałem sprawdzić. No tutaj raczej się nie dostanę. Znaczy tam nic nie ma. Tak, nic nie ma, tylko jak zwykle pan Simon musi zacząć oglądać wszystko, czy coś gdzieś tam jest. Tam było, że światła mi pomogą, no to okej. I tutaj światła się zaczynają, tak? Bo nie widzę nigdzie dalej. Tak, czyli teraz muszę iść wzdłuż świateł do lokacji, do której mnie te światła zaprowadzą. Jest! Magazyn. Jeszcze raz dziękuję, Rembek, za pomoc. Stawcie Rembeksowi łapkę w górę, oczywiście. Jeszcze na szybko zbiorę drewno. Bo teraz tak naprawdę drewno mi się bardzo przyda. Tam widzę. Szybko, 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 szybko. Bo tam widziałem creepera, nie chcę mieć z nim do czynienia. Dobra, lecimy. Wszystko po kolei, więc tak, najpierw to, później to. I teraz jak mamy to, to zrobię tak i zobaczmy. Mamy tutaj niestety biednego biedaka, który... Biedny biedaka. Człowieka, który niestety nieszczęśnie zginął. Tutaj mamy stone sword. Tutaj mamy piecyk. Ja go postawię obok i zrobimy se coś takiego. A teraz wchodzimy do lokacji. A właśnie, bo zanim ja się tam dostanę. No i subcie, jesteśmy w tym obiekcie. Skrzydło A. Skrzydło A i skrzydło B. Więc pierwsza lokacja, do której się oddamy, magazyn T002. Lecimy po kolei, poczekalnia. Do poczekalni najpierw się udajmy. Już puszczana jest muzyka w tle. Te-te-re-re-re.
Magazyn, dobra. Pokój przełożonego, dobra. Więc to jest magazyn. I Rembek, jeszcze raz ci dziękuję za pomoc w jakby napisaniu mi, gdzie jest dany obiekt. Znaczy, dokładnie nie, gdzie jest dokładny obiekt dany, tylko mi napisaniu, co dokładnie i jak. Jestem jakże wdzięczny. Dziękuję. Więc o co chodzi. Znaczy, bardzo dziękuję ci za to i zaczynamy już chodzić po tym obiekcie. To jest chyba punkt Luza. Luza niestety jest zamknięta już. Znaczy, dokładnie nie zamknięta, tylko zniszczona. Zapiski Juriego zostawię. Znamy historię jego, jakże smutną historię. No cóż, chłopaku, no bywa w życiu, tak, że czasami kobieta odchodzi i tak to życie bywa. No to zaczynamy. Zapiski. Zacznijmy informacje. Proszę przygotować skrzynię z substancją do jutrzejszej wysyłki, 12.02. Gdy zostanie to już wykonane, posprzątać pomieszczenie. Nadzorca Mark. Zapiski Marka. Widziałem, na co się piszemy, przyjmując zamówienie od ONB. O ile budynek magazynowy jest de facto idealny, to nie można tego samym powiedzieć o transporcie, który dosłownie leży i błaga o pomstę do nieba. Heruję jak wół, by sprostować zadaniu. Każda noc spędzam na przepisywaniu dokumentów z potwierdzeniami, a te nieudolne nie robi sprawiają, że cała moja robota idzie w zapomnienie. Czy ja mówię do siebie? Nieważne. Pojutrze nastąpi ostatnia przesyłka i od niej zależy czy będę dalej zasiadał na stanowisku nadzorcy magazynu T002. Takie życie. Dobrze, że mam browary w magazynie. Jeżeli te dwa chłopta się ukradły resztę moich trunków, to pożałują. Tak, pożałują. Mark. Marku, nie sraj żarem, bo to grozi pożarem. Poza tym może aż tak źle nie jest. Okej, książki. Książki nie, mi się nie przydadzą raczej. Że tylko stier... I to musi być Mark. Marku, po czemu chlałeś? Nie trzeba było chlać. No i się najadłem. Ta śluza nie działa. A nie, to jest garaż. Dobra, okej. A ja myślałem, że to jest przez chwilę jest, to jest ten obszar, dobra. To wychodzimy, resztę przeszukamy potem. Najpierw chcę sprawdzić dokładnie ten pokój. Czyli poczekalnie. Tutaj nic. Tutaj mamy kod. Razem do Simona i list polecony stacji ONB i to jest drugi list. Niestety nie wiem, gdzie jest pierwszy, ale może gdzieś go znajdziemy. Na razie... Tam coś jest, to chyba... Musiałem przejść do poczekalni. A, bo to jest otwierane, okej, w ten sposób, dobra. Więc muszę w razie czego uważać na to, że coś może mi się stać. Dobra, żelazo. Okej, mam spodnie, znaczy skarpety w razie czego. Dobra, przeczytajmy, bo już to będziemy mieli, jeśli chodzi już z głowy, tą całą poczekalnię. No to lecimy. Wiadomość dla Simona. Simonie, jeśli to czytasz, to proszę nadaj wiadomość do Lukasa, tego z wyspy Alfa. Musimy przygotować wysyłkę części zamiennych do silnych... do silnika, który zostanie użyty przez ONB w ich najbliższym eksperymencie. Jest to zadanie nie z najwyższej wagi. Polegam na tobie, Markus. Okej. Okay. Wyspa Alfa, wysyłkę. No kilka już tych wysp było. Tego archipelagu. No to jest na Alfa i leci. Przygotować wysyłkę części zamiennych do silnika, który zostanie użyty przez ONB. Okej, okay. Jasne. Będą korzystać z silnika. Nadal mi nie mówi o jaki eksperyment, ale pewnie coś z tą substancją całą, która jest, pochodzi z asteroidy. Sesja badawcza ONB Marcel Iwans. Jutro 12.02.2007 na lotnisko przybędzie awionetka z załadunkiem substancji badawczej. Prosimy o niezwłoczne przesłanie tam kilku pracowników w celu odebrania przesyłki. Nie możemy tracić więcej czasu. Straciliśmy go już wystarczająco dużo. Korporacja dała nam ostatnią szansę, do której nie możemy zaprzepaścić. Jeżeli to spieprzycie, to osobiście zadbam o to, by wyburzono wasz załosny magazyn. Myślę, że zrozumieliście. Koordynaty lotniska. Kod dostępu do budynku głównego zostawiam wam w tej samej kopercie. Powinniście spotkać na miejscu niejakiego Dawida Forbesa lub innego pracownika. Marcel Evans. Dobra. To ten musi zostać dokument, list polecony.
Tego zostawię tutaj, że to są dokumenty ważne. A te zostawię dokumenty jako dokumenty, które nie mają zbytnio znaczenia. Czyli tak. Jak to tam było? Jeszcze raz muszę przeczytać. Okej, odebranie przesyłki tej substancji badawczej. I jeszcze dalej koordynaty lotniska. Okej, to się tam udamy może w tym odcinku, może w następnym. Zobaczymy, ile czasu zajdzie nam na przeszukiwanie magazynu. Na pewno trochę zejdzie. Jak tam w ogóle? Easy jest na dole. Okej. Teraz tak. Powek. Ja wiedziałem, co tam było. Ja wiedziałem, co tam było. I wolę mieć dlatego pistol chwilowo. Dlatego, moi drodzy widzowie, najlepiej... A, tu jest piwo, okej. Okay. Dlatego, moi widzowie, najlepiej jak... Wait, seal? Nie, ja wziąłem ten przycisk. Ja miałem to wziąć, dobra. Nic nie zaszkodzi, jak nie wziąłem małej ilości zboża. No i będę wiedział, że... A mogę to jakoś zniszczyć? Oczywiście, że mogę zniszczyć. Aha, mogę... Okej, okay, ja muszę zobaczyć później, jaki mod to powoduje, bo ciekawy mod. Okej, pokoje dla pracowników. Pokój dla pracowników. Aha. Czyli taki pokój, żeby mogli sobie pracownicy zrobić przerwkę. A tutaj? To się chyba nie dowiem, co to jest. Albo to jest, dobra, jak nie ma pokazane, że tutaj trzeba wejść, to znaczy, że to nic nie znaczy. Okej. Okay. Wszystko sprawdzone. Ale zanim to, najpierw zobaczymy listy, bo mamy tak. To jest list, który przeczytaliśmy, zapiski Marka i to wszystko możemy pochować razem z informacjami. Już to przeczytaliśmy, nic ciekawego nie było, ale któryś z tych może się przeczytać. List Franka do Simona i Simona do Franka. List Franka. Cześć Simon, słyszałeś o tym, co się dzisiaj wydarzyło na holu głównym? To przekracza wszelkie granice. Dzień jak co dzień pracowałem w tym dziale do spraw do transportu. Wyobraź sobie, że wysłali nam substancję, nad którą badania mają rozpocząć się w głównym laboratorium ONB. Jednak to nie jest istotne. Pracowałem jak zwykle i przez przypadek poślizgnąłem się na podłodze, co skutkowało rozbiciem się kilku skrzyń z tą substancją. Odór wychodzi z tego jak taki, że wypędziłbym nim całą tą wyspę. Gdy Mark zobaczył miejsce zdarzenia, to bardzo się zdenerwował i obiecał mi natychmiastowe obniżenie płacy. Wyobrażasz to sobie? Jeden mały wypadek już dostaje od losu po twarzy. Jeżeli chłop nie zmieni podejścia do pracowników, to wynoszę się stąd jak najdalej. Tobie również radzę zastanowić się nad tą opcją, Frank. Jeśli widzisz tę dopiskę, to weź przy okazji kilka flaszek z magazynu. Gdy Fisher ujrzy brak twoich trunków, zaboli go to tak mocno, że ten dzisiejszy incydent będzie igraszką w porównaniu z tym. Okej. Okay. I teraz odpowiedź Simona. Witaj, Franku. Wczorajszego wieczoru podczas sprzątania garażu usłyszałem rozmowę Simona z tajemniczą osobą. Rozmawiali o jakiejś misji Arka 1? Niestety nie dosłyszałem do końca i nie wiem, na czym rzekomą misją miałoby polegać. Wiem, że to dlatego, dlaczego... Wiem za to, dlaczego Mark wczoraj tak zareagował względem ciebie. Chłop przewalony u korporacji. Nie wywiązał się z wcześniejszymi transportami substancji. Jako iż wczorajsza dostawa była ta ostateczna i miała status priorytetowej, nie dziwi mnie reakcja tego skurczybyka. W końcu ma zaciśnięte na swojej szyi łapska ONB, nie zazdroszczę mu. Co do dymisji, to zastanowię się jeszcze. Lubię ten kącik i czuję się tutaj spełniony. Nie możesz mnie zostawić tutaj samego, hehehehe. Widzimy się za 3 dni, Simon. No nieciekawie tutaj było, czekajcie. Piję sobie. No i okej. Okay. Pierwsza część budynku sprawdzona. I wezmę węgiel, bo mi brakuje tego i owego. I zrobimy sobie... A co do robienia... Właśnie, siekiera. Siekierę bym zapomniał zrobić. To też by się przydało. Tak. Dobra. No i jestem gotowy. O, mogę w sumie trzymać w jednej ręce, o tak, żeby było jaśniej. Teraz co? Skrzydło... A! Mamy tak, pokój dla pracowników. Który już... A nie, sprawdziłem, to już sprawdziłem. Okej, dlatego nie mogłem przejść. Czyli został skrzydło B. I co my tu mamy? Magazyn A2, pomieszczenie gospodarcze. Zobaczymy najpierw pomieszczenie gospodarcze. One zazwyczaj kryją najwięcej. Okej, okay, tutaj jest tak, okej. Okay. O, tunika. Bardzo sobie wezmę. Super. I zapiski.
wszystkie zapiski, jakie tu mamy. I z polecone stacji. O, jest pierwszy jeszcze z list. Okej, okay. Czyli to był drugi, a to jest pierwszy, okej. Okay. Oficjalne pismo ONB. Nadawca Mark Levans. To twoja ostatnia szansa, Mark. Jeżeli tym razem zawałeś sprawę, to czeka cię zdegradowanie, a w najgorszym przypadku usunięcie ze stanowiska. Mam nadzieję, że jesteś tego świadom. Mamy mało czasu, pierwsze eksperymenty i loty muszą rozpocząć się w kolejnym miesiącu. Wasz magazyn posłuży jako miejsce na tymczasowe przetrzymywanie substancji. Ktoś się z tobą znowu skontaktuje. Pamiętaj. Jeden błąd i wylatujesz. Mark Levans. Ajajajajaj. Ale... Może go dupa zaboleć. Ale albo już zabolała, nie wiem. Od Joe do Pete. Musimy zrobić miejsce na te skrzynie, które przybyły wczoraj do magazynu. Wynieś paczki z żelazem i węglem na zewnątrz. Zostaw je w jaskini opodal magazynu. Jak już to zrobisz, to posprzątaj proszę tą skrzynię, którą Frank wczoraj rozbił. Prawie w całym magazynie pachnie tym czymś. Pozdrawiam, Joe. No co zrobisz? No nic nie zrobisz. Tak. Jedzonko. I tak, potem jedzonko. I tym razem przynajmniej muszę zapamiętać, żeby nie wciskać seal. To coś zupełnie innego niż seal. Czyli brać po prostu to, bo inaczej stracę. Dobra, piwnica. No to lecimy. Poziom dolny. Nie wiem, co to jest, ale mogę to włączyć. Okej. Okay. Dobra, na szybko. Tak. I tak, szybko. Szybko. O, dobra, żeby się tutaj nic nie zrespawniło. Żadne potworki mi tu nie są potrzebne. Uff. A, Giant Spider, okej. Okay. Mamy tak, notatki. Substancje badawcze, łe. Karta do magazynu, już mi niepotrzebna. Tutaj nic nie ma. O, tutaj jest ten. Łóżko, mogę zrobić łóżko, nice. Deski też się przydadzą. Nie chcę w to wchodzić. O, tutaj nic nie ma akurat. Tutaj coś jest. Tutaj też coś jest, dobra. Na razie mamy tak, opis substancji i list polecony do Mark Fisher. Jeszcze tutaj są. Węgiel, siekierka, którą zrobiłem. Notatka kolejna. Siekierka. Łopata. I wędka. Ale wędkę już mam, więc to już mi nie jest potrzebne. Gravel mogę schować, to mogę zrobić tak i lecimy. Wszystko mam? Tak naprawdę mam wszystko, tak. Bo tu już cały magazyn sprawdzony tak naprawdę. Aż jeszcze sprawdzę w razie czego. Żebym nie zapomniał niczego więcej. Dobra, lecimy. O nie, utknąłem. O, mogę tak zrobić. To zawsze jest dobry pomysł. Teraz zrobię tak. Nie to. Nie chciałem tego. O, chciałem o w ten sposób. Dobrze, że ta gra tak działa, że mogę. Udało się wyjść. Teraz jak ja stąd wyjdę. Kartę zostawiłem. No cóż. Ja to sprawdziłem, ok? Ja już wszystko sprawdziłem, więc mogę tak zrobić. Dobra, następnym razem będę pamiętał, żeby wziąć kartę, dobra. Mogę wyjść stąd. Mogę przeczytać. Opis substancji. Substancja badawcza. Wylany tusz. Pod żadnym pozorem nie spożywać ani nie używać na skórze. Substancja wydziela nieprzyjemny zapach. Substancja powinna przybywać w temperaturze około minus 10 stopni. Podczas prac nad substancją zalecane jest noszenie maseczki ochronnej. Podpisał Arthur McLeod.
Okej, okay, będę pamiętał. Do Mark Fisher. Myślałeś, że przyniesienie placówki ci coś da? Mogę ci za radością przekazać wiesz, że twój magazyn od dzisiaj znajduje się w naszej strefie wpływu. Wykupiliśmy kolejne 6 hektarów ziemi. Oj, Fisher. Mogłeś założyć biznes na krańcu tej żałosnej wyspy, albo przenieść się na Sigmę. Tam nikt by cię nie wścigał. Skoro jesteś już i oficjalnie naszym wykonawcą, oczekuję niedługo pierwszych zamówień z naszej strony. Żadnych przekrętów, a pożałujesz. Zrozumiano? Mark Evans. A te śmieć. Instrukcja. Proszę przetransportować narzędzie do pobliskiej stacji badawczej podczas dostawy. Nie powinien trwać dłużej niż 4 dni. Okej, okay, nadzorca. Czyli tak, czekaj, bo ja chyba jeszcze to przeczytałem. Zmienia substancji badacza potrzebuje 7 m2 powierzchni miejsca. Proszę przenieść zapasy metali do pobliskiej jaskini opodal naszego magazynu. Okej. Okay. To przeczytałem. To ten list Simona to też przeczytałem. Instrukcję zostawię, może się do czegoś przyda. A ciebie użyję na tobie zapałki. O, i nice, dobra. A, łóżko. I to też wezmę, bo mi się to przyda. O. No i mam wszystko. Jestem tak naprawdę już gotowy, żeby iść. I mam kod też przy okazji. I jakie to były te koordynaty? 442 228. Dobrze? 442 228, okej. Okay. Czyli teraz musimy iść w stronę... Mniej więcej chyba w tą stronę trzeba iść. Nie, bo to muszę iść tak, żeby... Nie, creeper! A! Buchy! Może ja lepiej wrócę. Będzie tam na pewno o wiele bezpieczniej. Ała. I... To do rana. Z rana jak śmietana. Okej. No to już tyle. Zobaczę na szybko jedną rzecz. Dobra, nic ciekawego. I dobra. List polecony i tak. 442228, tak? Dobrze pamiętam? Tak. 442228. To jest... Na spokojnie, okej. Okay. Nie, czemu szkielety? Ja następnym razem w dzień wyłączam moby. To jest chyba najlepsza opcja. No. Bo te zombiaki za blisko się spawnią. Muszę zobaczyć, czy ja w ogóle idę dobrze. Tak, idę dobrze. Tylko mnie jeszcze trochę drogi czeka. W ogóle zobaczę, jak ten odcinek, ile minęło. 23 minuty, czyli tak naprawdę sprawdziliśmy... Całe 23 minuty zajęło nam sprawdzanie tego całego obiektu. Dobra. To w takim razie sprawdzimy drugi, kolejny tyle. Dobra. Znaczy jeszcze samo przywitanie trochę trwało. I dojście tam... Ale to tam nieważne, dobra. Teraz trzeba tam tylko dojść. Idę według koordynatów, tylko później będę musiał zmienić kierunek, w jakim chcę się udać. Oho, chyba widzę. Nasz. Zobaczymy, czy te koordynaty są w ogóle prawdziwe. Żeby mieć pewność, że to jest to miejsce, o które mi chodzi. Dobra. Hop, 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 hop. Nie wiem, czemu mówię hop, ale widzę, że jesteśmy już na przystanku. Tylko nie wiem, czemu te światła migają, ale to pewnie dlatego, że w końcu chleb sobie potem zrobię w ogóle. Czy to jest to? 4, czekaj, 4, tak, to jest to. No to
Witamy na lotnisku. Jak miło być na tym lotnisku. Okej, to jest tutaj chyba wejście na lotnisko. Tak, główna centralna. I mamy kod 97001. 97001. Witamy w głównej centralnej. Tutaj mogę razie czego otworzyć, dlatego ten kod zostawię. No cóż, no to przeglądamy. Widzę, że na pierwszy rzut oka mamy już ciała, super. I notatki. Przejście to? Kod do laboratorium. Ja może zostawię to wszystko. Instrukcje też zostawię. Patyk jeden. Chociaż nie, mogę przerobić coś na patyki. Dobra, chleb, bo miałem chleb. Dobra, chleb się bardzo przyda. Przy okazji zupkę też zostawię. A, właśnie, bo czapki nie mam, a mi będzie zimno w nocy. No i proszę, chociaż bardziej lubię oglądać siebie w tym wyglądzie, to jednak... musi być mi ciepło jeszcze bardziej. Dobra. To mamy tak, wiadomość od... więc tak, tutaj jest ten list polecony do tego miejsca, tego chwilowo zostawię. Ale już mamy, więc tak, mamy list Johnsona. List Johnsona i wiadomość dla Dawida od Toma. Tutaj instrukcję zostawiłem, także wszystko cacy. No i co, możemy sobie teraz powoli czytać, co tu jest, czym mamy do czynienia. List Johnsona do Dawida, tak. Dawidzie, przekaż swoim współpracownikom rozkaz rozładunku towaru z awionetki S-63W. Niestety, jak widzisz, nie ma mnie teraz w pracy. Proszę cię, nie mów nikomu o tym, co tutaj przeczytasz. Zachowaj to tylko dla siebie. Zostałem wezwany do głównej siedziby ONB niedaleko miasta. Trwają właśnie pierwsze obrady dotyczące misji o kryptonimie Arka-1. Jako przedstawiciel sektora lotniczego otrzymałem zadanie organizacji kursów transportowych prosto do ich siedziby. Pierwsze dostawy mają odbyć się w przyszłym miesiącu. Organizacja oznajmiła nam, że mamy mało czasu i musimy się przygotować do intensywnej pracy. Nie zwiastuje to niczego dobrego. Siedzę w tej branży od lat i wiem, że ich harmonogram jest wadliwy. Nawet bardzo. Zjazd zakończy się w przyszłą środę i do tego właśnie obejmiesz dnia obejmiesz zwierzchnictwo nad tym lotniskiem. Myślę, że sobie poradzisz, jeżeli napotkasz problemy, to kontaktuj się ze mną. Johnson. Okay. Wiadomość teraz Dawida dla Toma. Cześć Dawid, piszę tą wiadomość, ponieważ dowiedziałem się, że szukasz karty dostępu do wieży. Zapomniałem wam dzisiaj powiedzieć, ale naukowcy z laboratorium poprosili mnie, bym użyczył im dostępu do wieży lotniczej. Bardzo mnie poprosili i nie mogłem ich od tak wyprosić. Obiecali, że oddadzą ją po 16 we wtorek. Jeżeli nadal się nie zjawili, to możesz wejść do nich do laboratorium. Zostawiam ci kod dostępu w skrzyni koło tego listu. Pozdrawiam, Tom. Aha, i lepiej weź ze sobą jakiś polar. Na wewnątrz panuje przeszywający mróz. Zostałem aż od niego zapalenia płuc. Ojej. Ale już na szczęście wszystko mamy, także to chowamy. I teraz sprawdzimy resztę części tego budynku. Tutaj nic, tutaj... a, tutaj coś jest. No i proszę, jak tu... jakże ładnie, dobra. Dobra, idziemy teraz tutaj, na górę. Zobaczymy, z czym mamy tutaj do czynienia. O, ze skrzynką i spodniami, i chlebem, i jedzeniem. Żyć, nie umierać po prostu. Easy? Jest easy. Dobra, warto wiedzieć. Wiecie, ja nie chcę też przesadzać, albo w sumie mogę. Dobra, lecimy normal. Nie. Wszystko jest ok, to możemy lecieć normal. Dobra, to jaki był kod? 97001. No i możemy wyjść. Na spokojnie, tak. Słyszeliście to? No nie fajnie, no nie fajnie. Wszedłbym do wieży kontroli lotów, ale obstawiam, że karta jest tam u nich. Jak nie mam. No i zombie też tam jest, więc... no tymczasowo ja tam nie wejdę, ale tutaj coś widzę jest. No kurna, nie potrafię wejść. I żelazo, żelazo się bardzo przyda oczywiście. Tutaj na łuk najwyżej później. Cegły, no chyba, że to substancja. Nie, cegły po prostu. Okej, okay, jak zniszczę pochodnie, to ona się już nie świeci. Okej, okay, muszę sobie to zapamiętać. Dam to tutaj na potem. O, zboże. Jak nic przyda. I to też zboże, też się przyda.
I które to jest kod do tych, okej. Okay. No to kod zostawię tutaj w razie czego, jakbym zapomniał. I to by było tyle. I jeszcze notatka. Zapisa Andrew. Podczas przewożenia baryłek do magazynu usłyszałem głośny wybuch z pobliskiego bunkru. Dźwięk ten był bardzo tępy, ale intensywny. Najwyraźniej nikt poza mną nie wie o tym dziwnym incydencie. Lepiej zachowam to dla siebie. Jak się o tym wygadam, to jeszcze pomyślę, że jestem współwinny. Znam ich, Andrew. Okej, panie Andrew. No to jak mówisz o tym, to myślę, że to może być tu. Tak, laboratorium badawcze. No to może chodzi o to, że... że bunkier. Tak, proszę wprowadzić kod. 67182. 67182. I welcome to budynek laboratoryjny. Ile ten odcinek ma? Okej, okay, odcinek ma już 32 minuty 31. Ale to dobrze. I teraz witamy inside. Słyszę zombiaki, ale ja się nie będę nimi interesował na razie. Na pewno wezmę sobie to i zrobię gdzieś bazę. Albo ten jeden z budynków wykorzystam jako bazę. Tak, ja ciebie tutaj zostawię. Albo nie zostawię, bo mogę przecież zrobić z ciebie ten. Chociaż mi się nie podoba to, że słyszę zombiaka. Jak ja nienawidzę zombie, dobra. Zapałki, tak. No i tyle by było z... Dobra, liczyć, że mi się uda. Zapomniałem, żwir przecież mogę, dobra. Już się nie będę niczego bał. Pójdziemy do środka. Okej. Ponieważ słyszę dźwięki dziwne, to ja wezmę chwilowo peaceful. I co my tu mamy? Baton. O. Ma tyle? Ma tyle samo, okej. To ja może klimatycznie zostawię miecz i wezmę to. Kijek będzie fajniejszy. I teraz lecimy. Zapiska Jeremiego i list Jeremiego do Noobsa. A co tu mamy? Nasiona tylko, okej. Tu jest wejście do obserwatorium. No to przy grzejniku akurat tak sobie posiedzimy, albo tutaj posiedzimy i poczytamy. Zapiska Jeremiego. Dziś do naszej kadry przejęliśmy nowego świeżaka, Paula. Dziś do naszej kadry przejęliśmy nowego świeżaka, Paula. Chłopak wydaje się być przyjaźnie do nas nastawiony. Prawie cały wieczór przesiedział wraz z ludźmi mającymi wartę na lotnisku. Ten to ma dar przekonywania do siebie ludzi. Olaf był wobec niego dość ostry, jednak po chwili dotarło do niego, że ma do czynienia z pracowitą chłopczyną. Chłopaczyną. Niesamowite, że na tej wyspie istnieje jeszcze taka młodzież. Nie to, co mój syn Kevin. Pewnego dnia ten maluch zrobił sobie wielką krzywdę. To wszystko przez jego znajomych będę musiał być wobec niego bardziej uważny. Czekajcie, bo ja chyba słyszę, że... Tak, znowu dźwięk się zepsuł. Okej.
Wszystko jest... Dobra, okej, okay, wszystko naprawiłem. I... Okej, okay, dobra. Dobra, wszystko jest naprawione, więc lecimy dalej. Cześć Noobs, co się tam u was dzieje? W elektrowni wodnej od wczoraj notujemy niskie częstotliwości. Prądu nie starcza nawet na włączenie lamp w górnej części laboratorium. Nie mówiąc już o windzie. Zepsuła się tam wam turbina? Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to będę zmuszony jechać dziesiątki kilometrów do miasta i to tylko po to, by kupić generator. Naprawdę nie chce mi się tego robić, dlatego proszę was o natychmiastową interwencję. Pozdrawiam, Jeremy. A co pan poradzisz? No, no takie życie jest na tej zimnej jakże pustyni. Okej, okay, laboratorium sprawdzone. Jeszcze tylko holo główny i tak, ale to na spokojnie sprawdzimy. A to zamknij. Kotłownia. Welcome to kotłownia, my friend. I widzę, że podpalony dziennik jest. Nadpalony, dokładnie. Wungiel. Wungiel jest potrzebny, ja wezmę wszystko. Przygarnę każdy wungiel. Ale widzę, że piece nadal działają mimo tego. I tu jest jeszcze wungiel. Nie, że coś, ale ja bym wziął cały ten wungiel. Chociaż wezmę tyle. Resztę zostawię. Ale przeczytamy ten nadpalony dziennik. A nie, nikt nie może się dowiedzieć, że o mnie odemnąłśmy. Czytanie reszty zapisków jest niemożliwe. Strony zostały doszczętnie spalone. Pozostał z nich sam popiór. Popiół. Czekaj. A nie, nikt nie może się dowiedzieć. Dowiedzieć się o... My? Że odeśmy. Ja badawczy. Na pewno coś o coś chodzi z materiałem badawczym i oddanie go albo zrobienie z nim czymś. Może dlatego jest tutaj zima? Nie wiadomo. Nadpalony ten, no to taki nadpalony dziennik zostawię tutaj, niech on zostanie. Recepcja sprawdzona cała? Tak, sprawdzona. Więc pójdziemy teraz do holu głównego. O kurde. No ciekawy ten hol główny. Ale... Myślę, że resztę możemy go zobaczyć w następnym odcinku. Dlatego widzowie, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków z Minecraft Wyspa Mrozu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz Diaksa dla pana Astyna i Rembeksa za tą jakże niesamowitą mapę i stworzenie już trzeciej części. No i oraz... łapkę w górę i subskrypcję na ich kanałach. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!